Zepsute jajka, fejkowe, Titanic oraz Qdzie. Dodane tylko cztery światy. Na zapchanie dodano jakiegoś Mikołaja co lata, co godzinę. Dodanie mailboxów oraz vending machine po 3 tygodniach. Dodanie 30 prezentów na pchanie. I wielki upadek Pet Simulator 99. A to wszystko w tym odcinku, bo jest to omówienie całego update'u, który był do tej pory jak najbardziej najgorszy. Nie udało się go bardziej zepsuć. Ludzie mówią, że no w sumie to git, ale nie git. Ja twierdzę, że jest totalnie inaczej, że jest po prostu do... Czyli co się w tej aktualizacji pozmieniało? Zupełnie nic. Nie dostaliśmy ani świątecznego światu, ani nic ciekawego, co by mogło nas zachęcić. Tak jak mówiłem, na obchanie dostaliśmy jakiegoś Mikołaja, co lata sobie po godzinę po mapie. Na pewno więcej niż godzinę będziemy grali w tą grę. No i dostaliśmy więcej dni z kalendarza. Super, cieszę się. I tak, jestem na tym. Super. Totalna masakra w dodaniu do światów. Dostaliśmy tylko 4 światy i 4 jajka. Mówicie, spoko, będę miał nowe światy. Przeszedłem wszystkie światy w 10 minut, dzięki. Mój moderator przeżył w 5 minut wszystko. Zamiast dodać jakiś świat, zamiast dodać wszystko, to oni sobie dodali 4 światy, macie. Dodali dni do kalendarza, macie. I dodali na obchanie jeszcze naszego pięknego Mikołaja. A żeby tego było mało, na obchanie dodano wam nowe reliki oraz 30 prezentów nowych pakowanych po mapie. To jest chore. Na poprzednim odcinku mówiłem wam, że jajko dojdzie do 72 minimalnie. Tak myślałem. Nie myślałem, że zrobię nam takiej kupy. Naprawdę ten update był do bani. Zobaczymy, co przyniesie nam kolejny. Ja się nie mogę doczekać. Tak pokroju tego. Ale no totalnie to jest do pupci. Jakby nie... Tą grę już nie da się grać, a przypominam, że zaledwie, nawet nie, mamy miesiąc od wydania jej. O, dobrze, że w to wleciałem, to sobie zrobię prezent. Miesiąc od wydania jej, no i to jest totalne, totalnie źle wszystko zrobione, dlatego że mieliśmy bug na Titaniki oraz na Qdzie. Dlatego że ludzie dostawali swoje Titaniki, których oczywiście co? Nie było, tak samo Qdzie, bo był włączony test mode w naszej pięknej grze, w którą gramy na co dzień. Był włączony test mode i ludzie wydali swoje, nie wiem co dostali za rekompensatę, ale ludzie się cieszyli, że jest, Titanic, 2 Titaniki, 4 Titaniki, a tak naprawdę to był tylko test mode, no i Titaników nie ma. Dodali mailboxy. Jedyne co fajne w tym evencie, i jak widzicie właśnie startuje ten Santa's Lake event. Czy ktoś w ogóle na to czeka? Jasne, że nie, dlatego że każdy farmi, nawet nie na ostatniej mapie. Każdy po prostu jest na spawnie. No i zaczynamy. Leci po prostu ten Mikołaj, czy jakoś tak. I zrzuca po prostu worki z diamentami i to jakiś czas jakieś itemy. Na przykład jabłko dostałem. Jabłko. Super. Kolejne jabłko. Nie no, super. Bardzo się cieszę, że dostaję jabłka. Patrzcie, tylko w 3 osoby lecimy, a jak ja bym miał lecieć... Nie poleciałbym za nim tak naprawdę, dlatego że raczej bym był AFK. Raczej w tej grze jestem AFK teraz, bo totalnie nic się w niej nie dzieje, nie ma co robić. A za tym Mikołajem przez 67 map, no nie będę latał, no przepraszam bardzo. Ale czy ja mam latać za tym Mikołajem, żeby on dał mi kilka itemków i worki z diamentami, co dawałem po 500 diamentów? Dziękuję bardzo, ja sobie odpuszczam, jakby to jest totalnie na obchanie, znaczy ten Mikołaj leci 2 na godzinę, to jest strata po prostu waszego cennego czasu. Lepiej potwierać się po prostu jajka, to nie ma co robić w tej aktualizacji. Oczywiście jeszcze Trading Plaza była zepsuta i najnowsze jajka, no czyli w sumie najlepsza aktualizacja, można by rzec. Totalnie najlepsza, zobaczcie. To są wszyscy gracze pod Simulator 99. Co robią? Odbierają jajka. Później idą, wychodzą z gry. Super Preston, dzięki za taką super grę, która wyszła niedawno, miesiąc temu i każdy mówił, że się nudzi i tak nic nie zmieniono.
Ale jedyne co jest fajne, to zmieniono, że może być tier 6 enchantów i tier 7 potek. I dodali nową rangę. Super Preston, jakby dzięki. Dzięki. I jeszcze najlepsze co mogło być. Dodali Super Holiday Pack. No taki nie najlepszy, dlatego że mamy Titanic Present. No dobra, on oddaje. Powiedzmy, że 500 000 700 000 za niego weźmiecie. Później macie jajko, które kosztuje już mniej. Wcześniej kosztowało 900 000, teraz kosztuje prawie 800. Także już z tego macie, no nie wiem, 1600 powiedzmy gemów. Tutaj macie 150 000, no to... 1700 liczmy, bo tam może 50 się odejmie. X-Large świąteczny. Można jak ktoś to kupi, to jest mało warte, tak dlatego nie liczymy. No, z 2000 tych znaczy 2 miliony diamentów uzbieracie. Być może z tego Holiday Packa, przypominam, że musicie zapłacić 1600. I tak to jest lepsza oferta od tego i no i od tego tak samo. Ale co jest najgorsze? Mamy 3 jajka. Te jajka kosztują 800 000. I kupicie za 400 robuxów mniej. I patrzcie teraz. Kupujecie se 1000 za 1200, kupujecie se to. Macie tak. To. Patrzcie, ja już wam pokazuję. Kupujecie sobie 3 jajka, nie? Sprzedajecie je 800 000. To macie 2 400 000. Czyli jest to więcej niż tu wszystko zebrane. Już na pewno. Później macie deskę, którą sprzedajecie tak około za 100 000, 2,5 miliona. Później macie jeszcze ekskluzywne jajko, które sprzedajecie za 700 000. 3 200 000. I później macie jeszcze takie dodatkowe rzeczy. No i jak widzicie, mamy o prawie milion więcej, ponad milion więcej, jak zakupimy rzeczy za 1440 robuxów niż za 1600. Jest to... Ten pack jest kompletnie niepotrzebny, jak umiecie po prostu myśleć. Bombkę to możecie wydropić z takiego Titanica. To nie jest jakoś trudne do wydropienia, a po co komu w ogóle bombka? Jakby super fajnie, twoja bombka wisi na drzewie, ale to ci nic w grze nie daje. Patrzcie. O, super. Twoja bombka wisi na drzewie. No i fajnie. I masz tyle wiewsów, tyle tego. No i git, no i tyle. W sumie z tego wszystkiego. No i jak widzicie, tych bombek się nie opłaca i tego Holiday Packu się nie opłaca. W ogóle co oni w tej aktualizacji zrobili, to ja nie wiem. Wiecie, co jest jedyne fajne, co dodali? Wiecie, co jest jedyne fajne, co dodali? Patrzcie, idziemy sobie na... Gdzie to było? Na Ice coś tam. Po prostu idźmy tam, bo... I jedyne, co jest fajne, to to, że podchodzimy sobie do automatu i za 10 000 gemów możemy kupić OP Potion. No i to jest giga spoko, giga mi się podoba. I to jest właśnie fajne, jedyne fajne w tej aktualizacji. Ale jeszcze na końcu coś tam było, jakieś ulepszenie czy coś. I fajne jest też, o to, diamenty. W sumie spoko. No i powiem tyle. Ja myślałem, że to będzie minigra. Ja myślałem, że do tego zamku będzie się dało wchodzić. Ja myślałem, że to jest oddzielna kraina. I co się okazało? No, nie będę mówił brzydko, ale po prostu nic się nie okazało, dlatego nie można wejść. To jest ozdoba świąteczna i tam jest ozdoba świąteczna. A gdzie jest Preston? Już wam pokazuję, Preston jest tutaj. Super. A ten domek, co wam mówiłem, ten tu, bo go wyczaiłem, on też nic nie znaczy. On też nic nie znaczy. Super! Aktualizacja daje 10 na...